Cześć, dzień dobry. Z tej strony, jak zwykle, Karolina, a wysłuchacie 21. odcinka Chmielowiec Kastu. Okazuje się, że nie tylko staruszkowy jeżdżą do sanatorium. I właśnie o tym dzisiaj będę opowiadać wam z moim kumplem Marcinem. Cześć, Marcin. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że istnieje ten stereotyp, że do sanatorium jeżdżą tylko staruszkowie, i w sumie jakoś tak nam się sanatorium kojarzy z takimi wyjazdami dla schorowanych emerytów. A to przecież nie do końca jest prawda, bo kiedy my pojechaliśmy do sanatorium, byliśmy w wieku nastoletnim, byliśmy w gimnazjum i wcale nie byliśmy schorowanymi emerytami. Więc powiedz mi, jak ty się w tym sanatorium znalazłeś? Ja szczerze mówiąc też nie wiedziałem, że jest taka możliwość, żeby osoby młode pojechały do sanatorium, bo tak jak mówisz, kojarzyło mi się to tak samo z tym, że jeżdżą osoby starsze, emerytowane, żeby po prostu sobie jakoś odpocząć, dostawać jakieś zabiegi takie dla siebie po prostu relaksujące, a się okazuje, że poniżej 18 roku życia też można do tego sanatorium pojechać. Ja tam trafiłem właściwie tak, że miałem zapalenie płuc, które trwało bardzo długo, 11 miesięcy. I dlatego lekarz zaproponował mi, że mogę pojechać do jakiegoś miejsca, w którym poddycham sobie świeżym powietrzem, jako że jestem z Warszawy. No to zaproponował mi albo nad morze, albo w góry, żeby wdychać jodu. Moi rodzice z tego skorzystali. Ja szczerze mówiąc troszeczkę się stresowałem, ale jak się później okazało, było całkiem fajnie. Więc to decyduje o tym lekarz. Tak zdecydowanie u mnie było bardzo podobnie, byłam dzieckiem, a raczej już nastolatką, która dosyć często chorowała, i ze względu na to, że mam o 8 lat młodszego brata, i on wtedy był w przedszkolu i czy tam w pierwszej klasie whatever, i też często chorował, no to lekarz rodzinny dał cynk moim rodzicom, że możemy wyjeżdżać do sanatorium nad morze bądź w góry i do wielu różnych ośrodków na terenie całej Polski w celu odbudowania naszej odporności. Także tak się składa, że ani ja, ani mój brat, ani Ty Marcin nie Mamy żadnych poważnych chorób, bo często z tym się kojarzą sanatoria, aczkolwiek również bywają takie przypadki. Bo pamiętam, że nawet kiedy my byliśmy razem w sanatorium, no to mieliśmy też osoby z niepełnosprawnościami, były osoby z ciężkimi chorobami. U nas to było troszeczkę takie naciągane no, no przyznajmy, trochę to było naciągane. Trochę tak, ale nie byliśmy jedynymi osobami, które miały takie małe dolegliwości i trafiły do tego sanatorium, więc trafiają tam naprawdę. Różne osoby i mogą różne osoby pojechać. Nie wiemy, jak jest teraz. Wydaje mi się, że lekarze już tak nie szastają z kierowaniami na prawo i lewo. No dobre, Marcin, powiedz mi, w jakich latach jeździłeś do sanatorium i gdzie byłeś? Bo wiem, że byłeś trzykrotnie, zresztą tak samo jak ja. Tak, ja byłem trzykrotnie. Za pierwszym razem miałem 16 lat i byłem w Rymanowie zdroju razem z tobą. Czyli to był twój pierwszy raz wtedy? To był mój pierwszy raz. A. I później byłem jeszcze dwa razy, rok po roku, do osiągnięcia 18 lat, bo to był ten wiek, kiedy już nie mogłem jeździć, bo to osoby tylko niepełnoletnie mogą, jeżeli nie mówimy o takim wieku emerytalnym. I dwa razy byłem wtedy, właśnie w żabce zdroju, też w górach. Czyli, reasumując, można jeździć albo do 18 roku życia, albo dopiero jak już jest emerytem, tak? No tak to wygląda, z tego bo co inaczej... ja raczej. Te turnusy są po prostu płatne, bo my jechaliśmy w ramach NFZ-u, nie? Zgadza się. I warto wspomnieć, że szkoła jest zapewniona w sanatorium tylko do końca gimnazjum. W każdym razie tak było za naszych czasów, że ci, którzy już byli w liceum, to musieli uczyć się trochę na własną rękę. Nie wiem też, jak jest teraz, kiedy tych gimnazjum w ogóle nie ma. Ale jeszcze dodam taką ciekawostkę, że jeżeli dzieciaki są małe, czyli takie wiecie, do szóstego, do siódmego roku życia, to zależy też od rodziców, wiadomo, to oni wtedy do sanatorium jadą właśnie pod opieką rodziców. Więc to jest taki myk, że jak już się jest w pełnoletnim, ale ma się ochotę przeżyć taką przygodę, o której zaraz będziemy mówić, no to zdecydowanie można po prostu pojechać ze swoim dzieciakiem jako opiekun i wtedy też sporo się dzieje. No ale dobra, powiem Wam teraz, kiedy ja byłam. Ja byłam w pierwszej gimnazjum, drugiej i trzeciej, czyli miałam ile 14, 15, 16 lat? tak mi się wydaje i za każdym razem to był Rymanów-Zdrój. Więc moje serce należy do tego miasta. Za każdym razem jechałam do tego samego sanatorium, do tego samego miasta i w tym samym miesiącu, bo to zawsze był grudzień bądź styczeń, zima i to była po prostu taka moja rutyna, że zawsze w zimie jadę do sanatorium na miesiąc i mam takie wydłużone ferie zimowe i w ogóle to jest super i traktowałam Moje turnusy w sanatorium trochę jak takie obozy zimowe, ale miesięczne. I fundowane przez NFZ. Oczywiście tutaj też jest ten wielki aspekt zdrowotny, o którym zaraz opowiemy, ale to nie zmienia faktu, że no, traktowałam to trochę jak rozrywkę. Zresztą, co tu się dziwić? No, czego oczekujecie od nastolatków, prawda? Mam teraz do ciebie pytanie. Powiedz mi, jak wspominasz swój pierwszy raz w sanatorium, mam na myśli pierwsze chwile? No, przyjechaliście z rodzicami z tej odległej Warszawy do Rymanowa zdroju. Nasze sanatorium nazywało się Zimowit, coś takiego? Zimowit? Ziemowit? Zimowit. No i co dalej? No, ja bym szczerze mówiąc zestresowany, bo to jednak jest szpital, to nie jest jakiś ośrodek wypoczynkowy. Nie wygląda to jak pięciogwiazdkowy hotel. Aczkolwiek warunki nie były złe, nie można tego powiedzieć. Jak na tamte czasy, tak. to był przecież 2012 rok. Dokładnie. Ale mimo wszystko był to szpital. Ja też byłem pierwszy raz tak zostawiony w takiej dużej grupie ludzi, nieznajomych mi, na tak długi okres czasu. Czyli nie jeździłeś wcześniej na żadne obozy ani kolonie? Jeździłem, ale to było krócej. Zazwyczaj to trwa do dwóch tygodni, więc a tutaj było już miesiąc. To było dłuższy czas zdecydowanie. No dobra. I pierwszy dzień, no szczerze mówiąc, troszeczkę pomagają mi rodzice oczywiście żeby się tam zarejestrować, poznać pielęgniarki, lekarzy, którzy się będą nami zajmować. No i później, z tego co pamiętam, oczekiwaliśmy na przyjście reszty osób w takiej świetlicy. I pamiętam, że ty już tam byłaś, ja przyszedłem i tam jeszcze były jakieś dwie chyba inne osoby, których niestety nie pamiętam, ale byłaś ty i przyszedłem tam. Pamiętam, że byłaś pierwszą osobą, z którą nawiązałem kontakt. O, to jest takie słodkie, ja w ogóle nie pamiętam momentu, w którym Cię poznałam, sorry, i też nie pamiętam tego, że tam siedziała w tej świetlicy. No ale taka była kolej rzeczy, że przyjeżdżasz, kierujesz się do pielęgniarek, one tam ogarniają całą rejestrację, skierowanie, wpisują Cię, przypisują Cię potem do pokoju i to wyglądało tak, że po prostu jedno piętro było dla chłopców, drugie piętro było dla dziewczynek no i segregowano nas wiekowo czyli najczęściej miało się współlokatorów współlokatorki w naszym wieku jeżeli nam coś nie pasowało ewentualnie, no to to był jeszcze dobry moment na zmianę. I właśnie potem czekaliśmy, aż cały turnus się zjedzie, i faktycznie być może tak było, że wrzucili nas wszystkich do świetlicy, żebyśmy się zajęli sobą albo rozpoczęli integrację, która moim zdaniem była najważniejszym i kluczowym punktem bycia w sanatorium. Zgadza się. No dobra, a jak wyglądał nasz przeciętny dzień? Poza tym pierwszym dniem, jak już byliśmy tam na co dzień. No to wstawaliśmy wszyscy o tej samej godzinie, szliśmy na śniadanie. Niestety, jak wyglądały obiady, śniadania, kolacje, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie mam jakichś złych wspomnień, tak, jakby to było teraz ze szpitala, czyli karmienili nas tam chyba w miarę w porządku. Jedzenie było super. I to nie był szwedzki stół czy jakiś bufet, tylko każdy już miał nałożone na talerz, ale pamiętam, że ja uwielbiałam te posiłki z tym, że warto wspomnieć, że byliśmy usadzeni na stołówce pokojami i tych miejsc nie można było za bardzo zmieniać, dlatego że każda osoba miała jakąś tam swoją dietę. Dlatego że do sanatorium często nastolatkowi jeździli również na takie turnusy odchudzające. I pamiętam, że ktoś miał dietę lekkostrawną, wegetariańską, bez ryby, bez mięsa, bez nabiału, no zależy, prawda? Niektórzy mieli na przykład chleb tylko pełnoziarnisty, nie mogli jeść białego pieczywa. Więc to, gdzie się usiadło na stołówce, to było bardzo istotne i tam dosłownie. Słownie chyba było imię nazwisko, dlaczego tam jesteśmy oraz numer pokoju, więc to była taka część trochę szpitalna, gdzie faktycznie posiłki były zbilansowane i spersonalizowane pod każdego. Ale ja pamiętam je jako bardzo smaczne, a czasami nawet się zdarzył jakiś deser. Pamiętam, dostawaliśmy w takich woreczkach malutkich, jednorazowych jakiś soczek ze słomką, batonik, pączka, jabłko, bo tak mi się kojarzy, że było właśnie śniadanie i zazwyczaj dostawało się potem też jakąś przekąskę na później. Był obiad, podwieczorek i kolacja. Pięć posiłków dziennie. Ideolo, no ale dobra, co po śniadaniu się działo? Po śniadaniu część szła na zaplanowane zabiegi, bo pobyt w sanatorium wiąże się z zabiegami, między innymi po to tam się jest. I Część szła na zabiegi, druga część szła do szkoły. I tak się wymienialiśmy, jeżeli chodzi o tą część południową, w godzinach południowych. Potem spotykaliśmy się wszyscy na obiedzie, zgadza się? I po obiedzie znowu. Część szła na zabiegi, a część do szkoły. A potem, kiedy już kończyła się ta oficjalna część dnia szkolno-zabiegowa, potem przychodzili wychowawcy, którzy zajmowali się nami. Powiedzmy w czasie wolnym, i to był ten czas na jakieś integracje, zabawy, szaleństwa, spacery, bo w ogóle spacer również był bardzo ważną integralną częścią dnia, aby nawdychać się jodu i świeżego górskiego powietrza. No i potem zazwyczaj, jak wracaliśmy, to była kolacja. I po kolacji zależy, mieliśmy albo wyświetlany jakiś film, albo jeszcze jakieś gry i zabawy, albo do łóżek, to już zależało od dnia. Ale opowiedzmy teraz, jakie były zabiegi. W ogóle, jakie ty zabiegi pamiętasz, bo też zabiegi każdy, wiadomo, miał spersonalizowane. Jakie ty miałeś? Ja z racji zapalenia płuc to miałem inhalacje, nie wiem nawet z czego, wdychałem jakiś tam dymek. Ale pamiętam, że były inhalacje zbiorowe? I były indywidualne, pamiętasz? Tak. Zbiorowe to było takie, że się wchodziło takiej wielkiej komory i wszyscy siadali na takich ławkach i trochę, trochę się czuliśmy jak w saunie. No i tam były śmieszki, heheszki, z kimś się gadało. Ja czasami na przykład robiłam sobie w tym czasie bransoletkę z muliny, albo czytałam książkę, albo się miało słuchawki. Jak się było jakimś emo nastolatkiem, się słuchało muzyki i to była ta zbiorowa inhalacja. Albo się miało indywidualne, czyli w takich rzędach były postawione maszyny i każdy przez te dziubek wdychał swoją inhalację. Tak było, tak było, pamiętam, i mieliśmy oboje i jedne i drugie, bo pamiętam, że się spotkaliśmy tak. przed drzwiami na zarówno jedno właśnie, jak i drugie. Ja dodatkowo miałem jeszcze masaże, bo lekarz mi tam dopisał jakieś problemy z kręgosłupem. Wiadomo, tak naprawdę każdemu można to teraz dopisać, yy, młodej osobie. No ja właśnie pamiętam, byłam strasznie zazdrosna, że ktoś może tam mieć masaże, albo ludzie czasami mieli jakieś kąpiele, jakieś jacuzzi, hydromasaże. Ja nie miałam nic takiego. Ty nie miałaś, ale ja pamiętam, że chciałem się nawet z tobą zamienić tymi masażami. Niestety nie było takiej możliwości, bo <laughs> dla mnie masaże nie są niczym relaksującym. Z uwagi na to, że mam łaskotki straszne, więc dla mnie to były tortury. Yy, I pamiętam, że każdy się ze mnie śmiał, na korytarzu było mnie słychać, jak ja po prostu krzyczę. To ja tego nie kojarzę, ale wiem, że na pewno mieliśmy jeszcze co najmniej dwa zabiegi wspólne. I zacznijmy od Borowiny. Tak, cudowna sprawa. Naprawdę ci się podobało? Tak. Myślałam, że żartujesz, nikt nie. nie lubił borowiny. Nie, było fajne. Fakt, zapach był e, straszny, bo to są jakieś glony, nie wiem dokładnie co to jest, ale było ciepłe i kładli to na e, zatoki. A to zależy, każdemu kładli gdzieś indziej, bo niektórym przecież kładli na nogi, na kręgosłup, komuś na czoło, ale mi faktycznie też kładli na zatoki, no. Tak, i mi też na zatoki, więc ja wspominam, że fajnie takie ciepełko mieć na twarzy. No, ale Aczkolwiek zapach był. Zapach był tak, zapach był zły. No, dla naszych tutaj słuchaczy, od razu tłumaczę, zabiegi z Borowiny polegały na tym, że była taka. Ciapcia-rabcia ciepła, śmierdząca, zielono brązowa maź z jakimiś roślinami. I, I to się nakładało w takie, nie wiem, gazy jałowe, takie okłady, owijało się tą ciapcia rabcie No i właśnie przykładało się na chore miejsce, które wymagało leczenia. Więc wszyscy się kładliśmy na takich wielkich stołach, takich medycznych, jedno obok drugiego, bo wiadomo, tam trzeba było ściągnąć buty i tak dalej. I każdy dostawał po prostu wry i tą ciapciarabcią i tak się leżało chyba z 15 minut, no i po tym czasie pielęgniarki mówiły dobra ściągamy, no i szły i ściągały te ciapciarabcie do wielkiego wora, no i każdy ubierał buty i wychodził, więc wierzcie mi, że te zapachy tam nie były najlepsze, ale no, no śmieszne to było w sumie jak teraz to wspominam. To prawda, to prawda i pamiętam jeszcze jeden zabieg, na który chodziłem razem z Tobą, to było naświetlanie nie wiem na czym to polegało i co miało to służyć, siadaliśmy przed taką ogromną lampą zakładali nam na oczy klapki takie czarne żeby nas nie oświetliło no. i po prostu sobie tam siedzieliśmy to też było takie ciepełko, można było sobie w tym czasie porozmawiać, więc to też dobrze wspominam tak, to było bardzo fajne i tamte pomieszczenia były dosyć małe pamiętam, że w jednym pomieszczeniu były 3, 4, może 5 lamp maksymalnie więc to było dosyć istotne żeby wejść w tym samym czasie z osobą, którą się lubi, żeby można było pogadać, i tam już była bardziej taka intymna atmosfera, i właśnie miało się zamknięte te oczy i tylko się tam gadało z tą osobą po drugiej stronie. I faktycznie to naświetlanie było akurat bardzo przyjemne. Zwłaszcza, że właśnie w trakcie można było się tak naprawdę wyciszyć i zrelaksować, czy faktycznie te naświetlenia coś dawały? Ja nie wiem, czemu to służyło w ogóle, bo dla mnie to się kojarzy z solarium, ale widocznie to jakoś na skórę musiało dobrze działać. Nie, ja myślę, że chodzi o to, że może ogrzewało to miejsce chore w naszym przypadku. To była po prostu twarz, czyli zatoki. I to może wpływało jakoś na poprawienie tej odporności. No może, może tak. Ja tak naprawdę nie skupiałem się za bardzo na tym. Na czym to ma polegać? Kazali mi iść, kazali mi tam siedzieć, a poza tym to było fajne spędzenie wspólne czasu z osobami, z którymi się już poznało, zintegrowało, więc ja lubiłem bardzo te zabiegi. Pamiętam jeszcze jeden zabieg, na którym spotykali się wszyscy, niezależnie od dolegliwości, i to było ćwiczenie na sali gimnastycznej. Aha, pamiętam, nienawidziłem tego. O Właśnie to się albo lubiło, albo się tego nienawidziło, to też zależy kto prowadził te zajęcia, bo czasami dawali nam niezły wycisk, tak nie wiem, w ramach WF-u wręcz, a czasami był naprawdę chill i spokojnie i były jakieś rozciągania i tak dalej. No sytuacja wyglądała tak, że wszyscy się zbierali pod salą gimnastyczną, następnie wchodziliśmy do środka i najczęściej ona cała była wyłożona materacami, nie? No i mieliśmy najpierw jakieś, nie wiem, marszobiegi, truchtanie, potem w miejscu staliśmy, mieliśmy jakieś ćwiczenia, prawa, lewa, góra, dół, podskoki, pajacyki. Potem się kładliśmy, jakieś wygibasy robiliśmy, ćwiczenia rozciągające. No i to nie jest tak, że tego nie lubiłam, ale to też nie były moje ulubione zajęcia, ale pamiętam, że był wymagany na przykład tam strój sportowy. I to były takie zajęcia, na które przechodzili wszyscy, więc tam były dzieciaki już od tego 7 do 18 roku życia, a czasami to chyba nawet się zdarzały jakieś osoby starsze, tak coś kojarzę. Mogło tak być. Ja nie lubiłem tych zajęć. Bo w całej tej otoczce tych zabiegów, które były jednak przyjemne, albo masaże, albo się leżało, albo się siedziało w ciepełku, albo oddychało tymi inhalacjami, a to nagle muszę iść na salę i coś robić. I, tak, i ćwiczyć, więc ja tego nie lubiłem. bardzo. Najgorzej, najgorzej. Jak już się wpadnie w taki nastrój tego odprężenia i nagle przychodzi, że trzeba ciężko ćwiczyć, bo od ciebie, od ciebie tego wymagają. Ale no było to potrzebne, żeby się nie rozleniwić. Za bardzo, więc i tak z perspektywy czasu uważam, że to było dobre, ale wtedy tego nie lubiłem. Ja pamiętam, że osoby z niepełnosprawnościami miały te ćwiczenia oddzielne. Oni mieli indywidualnie, sam na sam, z jakimiś fizjoterapeutami ćwiczenia, i no, ludzie albo chwalili, albo niekoniecznie, także to zależy. Jak coś to możecie w tle słyszeć, jakieś hałasy, to dlatego, że koty postanowiły nam towarzyszyć przy nagrywaniu podcastu. Jeżeli nie wiecie, o jakie koty chodzi, to zachęcam do posłuchania odcinka numer 20. O, właśnie jeden z nich zaskoczył ze stołu, więc yy, może jednak nie będzie ich słychać, zobaczymy. W każdym razie chciałabym tylko powiedzieć, że na te zabiegi każdy z nas chodził z taką kartką A4, i tam właśnie był wydrukowany plan zabiegów na cały miesiąc od poniedziałku do soboty, bo niedziele były dniami wolnymi od jakichkolwiek zabiegów czy szkoły. Ten plan zabiegów był w formie takiej tabelki i za każdym razem po zabiegu trzeba było wręczyć tę tabelkę pielęgniarce i ona się podpisywała w danym okienku. I w ten sposób łatwo można było śledzić, na czym byliśmy, na czym nie byliśmy, co nam jeszcze zostało, którego dnia mamy jakie zabiegi, kiedy jakieś zabiegi pokrywają się z naszymi znajomymi, kiedy niekoniecznie w jakich godzinach i w jakiej sali możemy je znaleźć. Także to wszystko było naprawdę łatwe, proste i przyjemne, jeżeli chodzi o takie o Organizacyjno-logistyczne, jednakże pamiętam, że takim smutnym aspektem tego planu było to, że ty widziałeś w tej tabelce, jak szybko mijają tutaj dni i że tych zabiegów zostaje ci coraz mniej. I w momencie, jak było, nie wiem, tam, powiedzmy, 28 okienek, i ty widzisz, że zostaje ci już 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ostatni dzień, to już naprawdę łezka się w oku kręciła. Szczególnie jak z czasem stawaliśmy się ze sobą coraz bardziej życi z grupą i było tam po prostu fajnie. Na początku to było coś nowego, ale z czasem naprawdę każdy z nas chciał tam być i każdy z nas chciał tam zostać jak najdłużej. I nikt nie chciał wyjeżdżać. I nikt nie chciał wyjeżdżać. Pamiętam, że każdy płakał, więc jest tak jak mówisz, tym bardziej było przykro, widząc, że ten czas wyjazdu niestety nieubłaganie się zbliża. Tak, i, i to nie było wcale takie proste, aby taki turnus przedłużyć, wydaje mi się, że wręcz było to chyba niemożliwe i można było w ogóle pojechać do sanatorium tylko raz do roku, z tego co kojarzę, ale porozmawiajmy teraz o tym, co jest najważniejsze w sanatorium, czyli o szkole i o czasie wolnym oraz o relacjach międzyludzkich, które nam się tam tworzą, bo już zdradziłaś, że ludzie pod koniec płakali i nie chcieli wcale wyjeżdżać, więc wytłumaczmy dlaczego. No wyobraźcie sobie, że jedziecie do sanatorium na miesiąc i spędzacie z jakimiś ludźmi absolutnie każdy dzień. Jesteście z nimi 24 na dobę. Razem śpicie, razem jecie posiłki, razem chodzicie na zabiegi, razem spędzacie czas wolny, razem chodzicie do szkoły, razem chodzicie na spacery. Robicie absolutnie wszystko razem. Jesteście wrzuceni do zupełnie nowego środowiska. Odcinacie się kompletnie od starych znajomych, nawyków, przyzwyczajeń. Tak naprawdę miesiąc czasu to jest Całkiem sporo i moglibyście zdążyć wykreować jakąś nową osobowość, no i też nowe relacje. Ale zanim do tego dojdziemy, to faktycznie, pogadajmy o szkole. Jak wspominasz szkołę w sanatorium? Ja wspominam szkołę, szczerze mówiąc, dobrze. I tutaj warto zaznaczyć, że jak byłem trzy razy w sanatoriach, to za pierwszym razem w Rymanowie miałem normalnie szkołę, ale w żabce. Żabka z drugiej to A to nie z rabka? Rabka, dobra. <noise> Odwołujemy to, ale, co wcześniej dobra. Marcin powiedział, to jest jednak Rabka Zdrój, a nie Żabka. Ale no właśnie to nie, ja wiem, się... rabka. nie, powiedziałeś nie? na początku Żabka. O, ja się jo. nawet trochę zdziwiłam, że jest coś takiego jak Żabka Zdrój, ale ja słyszę, dobra, nie będę Cię <suszę> poprawiać. No tak. <suszę> ale w Rabce Zdrój byłem już dwa razy w czasie, kiedy miałem ferie więc wtedy tej szkoły nie miałem i był dla mnie organizowany czas wolny. Aczkolwiek, mówiąc o szkole, szkoła była w porządku. Łączyli nas w takie grupy mniej więcej wiekowo, tak jak mówiłaś, żeby dopasować klasy do osób i mieliśmy jakiś tam program, który w danym momencie w szkołach powinien się znajdować i ci nauczyciele nas tego uczyli. Aczkolwiek nie ma co się oszukiwać, podejście było trochę luźniejsze, nawet dużo luźniejsze. Każdy wychodził stamtąd praktycznie z samymi piątkami. I co ciekawe, jak wróciłem do domu, no to nauczyciele nie robili mi problemu z tego, żeby te oceny przepisać do dziennika, który miałem w tej swojej prawdziwej szkole. Tak, no bo tak to jest z programem nauczania, że no jak zaczynasz pierwszą gimnazjum, no to na początku omawiasz Biblię i mitologię. No i potem lecisz po kolei z epokami literackimi i tak dalej. Więc kiedy jedziesz do sanatorium i chodzisz do takiej szkoły właśnie sanatoryjnej, no to wiadomo, że inny materiał przerabiasz będąc tam we wrześniu, inny w styczniu czy w czerwcu. Na pierwszych zajęciach w takiej szkole sanatoryjnej nauczyciele właśnie pytają na jakim etapie realizowania programu jesteście, jaką lekturę ostatnio omawialiście, z jakiego podręcznika Korzystaliście I tak dalej, i tak dalej, i wtedy taki nauczyciel stara się mniej więcej wyrównać poziom, albo na przykład dzieli yy, grupę na mniejsze podgrupy, i tutaj jedni robią razem geometrię, inni robią razem ułamki, jeszcze inni procenty, i jakoś to się kręci. Ja wspominam taką szkołę najlepiej na świecie, bo nie trzeba było wcale robić dużo, rzadko kiedy były zadania domowe, ci nauczyciele byli bardzo chillowi, klasy były małe, dostawało się dużo uwagi i atencji. I co prawda poziom był naprawdę różny w takiej jednej grupie, ale finalnie wracało się do domu, tak jak mówisz, z piątkami, szóstkami, a nauczyciele musieli to przepisać i basta. Więc to było serio zajebiste. Ja to bardzo lubiłam. I pamiętam, że jednych nauczycieli mniej, drugich bardziej, ale dla mnie, jako dla osoby powracającej do tego samego sanatorium co roku, no to już za trzecim razem czułam się tam jak w domu, jak u siebie, już mnie wszyscy kojarzyli, ja kojarzyłam wszystkich, wiedziałam na co mogę sobie pozwolić, i tak dalej. Najbardziej lubiłam pana od plastyki. Nie wiem, czy w ogóle go kojarzysz. Nie, nie pamiętam. On się nazywał Robert Myszkal, tak mi się wydaje. I on grał na wielu instrumentach, malował węglem. Miał własne wystawy obrazów w ogóle: Wyrmanowie Zdroju i nas tam zabierał i grał nam na gitarze. Nie kojarzysz w ogóle? Pamiętam, teraz pamiętam, bo pamiętam, że mieliśmy takie zajęcia, gdzie siedzieliśmy w grupie i on nam grał i wszyscy śpiewaliśmy. Tak, Jak przy ognisku. Tak, to było super. Normalnie pewnie to by było przy ognisku, ale ze względu na to, że to była zima, środek zimy, bardzo srogiej zresztą w Rymanowie, no to trzeba było sobie radzić. Ja uwielbiałam zajęcia z nim i zawsze ciepło go wspominam. Nawet ostatnio, wyobraź sobie, znalazłam go na Facebooku. I napisałam do niego, że właśnie kiedyś jeździłam do sanatorium trzy lata z rzędu, że bardzo miło go wspominam, mi, że mam nadzieję, że dobrze muś tam wiedzie, w zdrowiu i tak dalej. On w ogóle ma też dużo dzieci i mają razem taki, wiesz, zespół muzyczny. Każdy gra na jakimś instrumencie i wszyscy są artystami. To jest bardzo cute. I ja właśnie pana Roberta pamiętam jako takiego. Postawnego, dużego, mężczyznę. Znaczy ja sama jestem dosyć niska, nie? Ale on pamiętam, że był ogromny i wyglądał trochę jak taki drwal, i miał taki męski, donośny, ale jednocześnie głęboki głos, I jak on właśnie śpiewał nam i grał na gitarze. To było coś, co wspominam naprawdę z łezką w oku. Natomiast nie przepadałam za panią od polskiego i za panią od ekologii ale tutaj już nie będę wymieniać imienia i nazwiska, że to sama nie do końca pamiętam, ale mogę przytoczyć anegdotkę, którą nie wiem czy ty będziesz pamiętał, jak pani od polskiego, chociaż w sumie teraz jak tak myślę, może ona jednak była od matematyki, nieważne. Ktoś z grona pedagogicznego opowiadał mi, że za, za czasów szkolnych tej osoby mieli takie przygotowanie wojskowe jako przedmiot w szkole obowiązkowy. I ta pani na zajęciach, gdzie uczyli się wyrzucać granaty przed siebie, zamachnęła się do tyłu takim granatem i wybiła koleżance za sobą zęby. Co w się sensie, wiesz, zrobiła zamach do tyłu ręką, jak coś to ja tutaj pokazuję teraz Marcinowi, jak to się działo, i trzymając tego granata w dłoni, wybiła tej lasty z tyłu zęby i wyrzuciła tego granata dopiero do przodu, i właśnie taką częstą anegdotką, co roku ja to słyszałam, było to, że no ja kiedyś wybiłam granatem koleżance zęby w szkole, a wy tylko, a, a wy tylko siedzicie w ławkach i się uczycie z, z zeszytu, coś takiego. Nie kojarzysz? Nie, nie. No, ja ciepło wspominam, ciepło y, tych ludzi I ze względu na to, że jestem zrobczyc, czyli to jest stosunkowo blisko do Rymanowa Zdroju, w przeciwieństwie do Ciebie. No, to my z rodziną jeździmy tam co roku i to najczęściej dwa razy do roku, na przykład na jesień, i na wiosnę, albo na lato, i na zimę, y, dosłownie na jeden dzień. Wiesz, rano po śniadaniu pakujemy się z rodzicami, z rodzeństwem, jedziemy do Rymanowa, cały dzień sobie spacerujemy, no i pod wieczór wracamy. I często mi się zdarzyło, że właśnie na spacerach chodzili sobie ci wychowawcy ze swoimi grupami z sanatorium i ja poznawałam tych wychowawców i czasami miałam takie, co? To oni mają też innych innych podopiecznych, a nie tylko mnie? Jak oni mogą mnie tak zdradzać? nie I czasami mi się zdarzało właśnie podchodzić do nich i mówić, że hej, ja też tutaj jeździłam tego sanatorium, że pamiętam pana i pan był super i tak dalej. Jestem pewna, że może ty też byś poznał, nawet nie tyle po wyglądzie, co po głosie. Był, był taki jeden ziomek, który był bardzo charakterystyczny. Nie pamiętam, ale jak drugi raz pojechałem do Rabki, to spotkałem też tych samych wychowawców i oni mnie też pamiętali, więc to było też miłe. Okej, okay, to było miłe. Yy, wydaje mi się, że on się w ogóle nazywał, pan Adam. W ogóle nagle to ja pamiętam tyle rzeczy z tego sanatorium szok i niedowierzanie, ale myślę, że koniecznie musimy teraz opowiedzieć, przechodząc powoli do segmentu o czasie wolnym. Jak to było, że staliśmy się parą prezydencką naszego turnusu w sanatorium? I jak to było, że złapaliśmy taki dobry kontakt? I w ogóle, jak organizowano nam czas wolny? Bo wydaje mi się, że naprawdę nasi wychowawcy dokonali wszelkich starań, abyśmy nie byli grupami, które siedzą tylko. Yy... Przed telewizorem oglądając filmy, albo nie wiem, grają tylko w planszówki, przecież mogli to zrobić. Mogliby rzucić parę planszówek, mogliby włączyć nam telewizor i powiedzieć Arrivederci, Sayonara i powodzenia, no nie? A zamiast tego naprawdę starali się nas integrować, wymyślali różne zabawy, konkursy, wybory Miss i wybory Mistera. Ty chyba brałeś udział w wyborze Mistera, tak? Tak mi się kojarzy. E, chyba brałem w tym udział, z tego co pamiętam. Tam. I nie wiem, czy to nie było tak, że ja cię domówiłam. Mog, mogło tak być, mogło tak być. Ale tak jak mówisz, jeżeli chodzi o wychowawców, ja naprawdę najlepiej wspominam to, jak oni organizowali nam czas i przede wszystkim to, że nie było czasu na nudzenie się. Tak jak mówisz, nie zostawiali nas samych sobie, tylko naprawdę widać było, że oni się angażują w tą swoją pracę i że lubią to robić i że lubią spędzać czas z takimi osobami jak my. Że oni są tak, jakby z powołania, i naprawdę mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wychowawców, to wszyscy tam byli z powołania, bo byli świetni. Nie pamiętam, jak się nazywają. Myślę, że jakbym zobaczył ich na żywo, to bym skojarzył, ale wspominam. Cały ten czas wolny bardzo, naprawdę bardzo dobrze. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o wydarzeniach sprzed 10, 11, 12 lat, więc wiadomo, że pamięć już nas zawodzi. Zwłaszcza, że to nie jest tak samo, jakbyśmy, nie wiem, nie pamiętali imion wychowawców ze szkoły, którzy byli z nami przez 6, 4, 3 lata, nie? Tylko to była kwestia miesiąca, więc faktycznie mamy prawo nie pamiętać, ale zdecydowanie nigdy nie zapomnę tego, jak graliśmy w mafię, jak graliśmy w jakieś bezludne wyspy, różne były gry, integracje. Na początku wszystko służyło temu, abyśmy się bliżej poznali, abyśmy zapamiętali swoje imiona itd. A im dalej w las, tym ciekawiej. I oczywiście, że tworzyły się tam różne romanse, grupki, przyjaźnie. Ktoś się lubił, ktoś nie do końca. Ale in the end of the Day? Ja nie pamiętam na przykład siedzenia w pokoju i nudzenia się czasami to właśnie chciałam tak posiedzieć w pokoju z jakimiś znajomymi i pograć w karty i faktycznie na to był czas dopiero po kolacji chociaż to też nie do końca było legalne no bo piętro chłopców i piętro dziewczynek to były dwa różne piętra, no i pielęgniarki tam nas już ganiały do łóżek, była cisza nocna, nie można było się odwiedzać nawzajem, więc robiło się różne takie szacher-macher, żeby tylko móc pójść na piętro tej drugiej osoby, wbiec do pokoju i tam spędzić jakieś 10 minut, dopóki piguła nas nie przyłapie, nie? No naprawdę, były różne przypały, ale zaraz dojdziemy do przypałów. Chcesz coś jeszcze w ogóle dodać, właśnie w temacie czasu wolnego? Znaczy, może to tak jak zaczęłaś, jeżeli chodzi o tą parę prezydencką. Bo a chyba... faktycznie, Sorry, już sama zapomniałam. <laughs> chyba najpierw był wybierany prezydent, i z tego co pamiętam, po prostu nikt nie chciał nim być, a ja się zgłosiłem chyba jako jedyny. Uważam też, że byłem oczywiście najlepszym kandydatem, nie dlatego zostałem wybrany. Że się zgłosiłem jako jedyny. I moja rola, tak samo jak i później Twoja, nie, nie pamiętam Twojej historii, jak zostałaś panią prezydent, ale chodziło o to, żeby był reprezentant męskiego grona i reprezentantka. Kobiecego grona. Dlatego był pan i pani prezydent. Ja to pamiętam zupełnie inaczej. Ja pamiętam, że Marcin od samego początku miał ogromną charyzmę. On miał fenomenalne y, umiejętności przywódcze i po prostu się rządził i rozstawiał innych po kątach i przejmował inicjatywę. Czyli był dosłownie męską wersją mnie. I jak doszło do wyborów prezydenckich, czyli to było nic innego jak wybieranie przewodniczącego, który będzie ogarniał różne sprawy. To ty się po prostu sam zgłosiłeś. To nie było tak, że się nikt nie zgłaszał. Ty się sam zgłosiłeś, tutaj proszę teraz nie udawać niewinionka. I ja też się zgłosiłam, i tam było jeszcze chyba ze dwie czy trzy osoby. I my wszyscy. Poniekąd rywalizowaliśmy między sobą i każdy z nas miał czas na taką oficjalną przemowę, dlaczego akurat my powinniśmy zostać przewodniczącym, czyli prezydentem naszego turnusu, i potem normalnie były wybory. I ja pamiętam, że przegrałam dosłownie kilkoma punktami z Tobą, i pomyślałam sobie, że nie ma mowy, nie będę wiceprzewodniczącą, co to ma być? I po prostu przygotowując taką gazetkę na ścianę z różnymi informacjami dla naszego turnusu, nie wpisałam Ciebie jako prezydent, i ja wiceprzewodniczącą. Prezydent, tylko wpisałam nas jako para prezydencka. I koniec, więc ja sama dałam sobie tę władzę. Tak to wyglądało. Masz rację, chyba teraz sobie przypominam. Jak zaczęłaś o tym opowiadać, to to faktycznie tak było. Nie wiem, czy słychać, ale właśnie w tle czarek wcina chrupki, więc trochę chrupie. Ja myślę, że warto jeszcze pokrótce opowiedzieć o tym, z czym to się wiązało, że ty byłaś panią prezydent, a ja panem prezydentem i czym różniliśmy się od tych zwykłych. Szarych ja, ludzi. Można tak to nazwać. Nie umniejszając im oczywiście. Ja pamiętam to w ten sposób, że mogłem konsultować z wychowawcami, na przykład co będziemy chcieli robić danego dnia. I jeżeli lubiliśmy chodzić na spacery, mogłem z nimi rozmawiać o tym, że ej, chodźmy częściej na spacery, bo my to lubimy. I wtedy faktycznie częściej wychodziliśmy. Pamiętam, że nawet dwa razy udało nam się zorganizować jakąś imprezę na tej świetlicy, co było chyba pierwszą sytuacją taką w tym sanatorium, bo to się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło, jak rozmawiałem z naszym wychowawcą, więc naprawdę było fajnie i pamiętam, że tam były i tańce, oczywiście do godziny kolacji, bo później była cisza nocna już nie można było. Chyba, że to było po kolacji, między kolacją a ciszą nocną. Tak, wydaje mi się, że to było po kolacji, albo może po prostu była przerwa na kolację i wszyscy wracali. Ale faktycznie na świetlicy wtedy wszystkie stoły i krzesła szły pod ścianę, było ciemno, mieliśmy jakieś światełka, grała muzyka, ktoś z nas był DJ-em, wszystkie dziewczyny robiły się na bóstwo, no i wtedy właśnie można było trochę potańczyć. I te dyskoteki były super, ja je naprawdę wspaniale wspominam, bo to było idealne odzwierciedlenie, takiej dyskoteki szkolnej w naszych szkołach w domach Dlatego, że zawsze były jakieś dramy, ktoś się z kimś pokłócił, ktoś się popłakał, ktoś się całował w rogu sali, ktoś wychodził, ktoś przychodził i były balony. No ja bardzo dobrze pamiętam, nawet mamy wspólne zdjęcie z takiej dyskoteki, jak razem tańczymy, jak para prezydencka, słuchajcie, tutaj wiedzie prym. Więc no my się trochę tam rządziliśmy, ale to dlatego, że oboje mamy takie charaktery, że po prostu lubimy tak i mamy ku temu predyspozycję. Więc wiecie, można było pojechać do sanatorium. I być taką uległą osobą, która po prostu robi to, co wychowawca zorganizuje i niczego nie inicjuje i sobie siedzieć cichutko w pokoju i nie nawiązuje żadnych relacji, a można było po prostu dać siebie wszystko i mieć relacje na całe życie, bo my z Marcinem się już znamy 11 lat, właśnie teraz w styczniu mamy naszą rocznicę, więc naprawdę, jeżeli ktoś chciał, to mógł wykorzystać ten czas w 100%, i ja pamiętam, że uwielbiałam jeździć do sanatorium, ale teraz opowiedzmy o najciekawszym, czyli o relacjach międzyludzkich, które się tam tworzyły, o przyjaźniach, o miłościach, o wrogach i o wszystkim. Więc powiedz mi, czy ty lubiłeś swoich współlokatorów? Jak wspominasz? Ja swoich współlokatorów głównie wspominam w większości dobrze. Pokoje nie były duże. Byliśmy po trzy, maksymalnie cztery osoby za każdym jednym razem, jak byłem trzy razy, mhm. więc nie jest tak, że... Pakują nas do jakichś wielkich pomieszczeń, gdzie spędzamy po 80 osób, jak to się może wydawać, więc są warunki bardzo komfortowe i z większością raczej się dogadywałem. Raz w rapce miałem takiego jednego chłopaka, z którym mieliśmy bardzo duże różnice zdań, więc no z nim było ciężko. I nawet prawie, że doszło do rękoczynów właściwie, ale nie powiliśmy się oczywiście, tylko naprawdę bardzo mocno się kłóciliśmy o totalne głupoty. Po prostu mieliśmy bardzo różne charaktery i to powodowało, że wszystko co on robił mnie denerwowało. I tak samo z jego strony, wszystko co ja robiłem, cokolwiek by to nie było, on był zły, że ja to robię. Aczkolwiek udało się to załatwić w ten sposób, że poszedł do pielęgniarek dyżurnych i... Zmienili mu pokój na inny, więc sytuacja bardzo łatwo się rozwiązała. Mhm. A poza tym zawsze trafiałem ludzi, z którymi się dogadywałem i z którymi było fajnie po prostu. Nie przeszkadzaliśmy sobie jakoś tam szczególnie, jak chcieliśmy spać, to spaliśmy. Jak chcieliśmy sobie pogadać albo gdzieś tam wyjść, to to wychodziliśmy, tak jak mówiłaś, nielegalnie do innych pokoi, do dziewczyn albo gdzieś na korytarz, no wszędzie się z Do Automatu? Chowa. Dokładnie tak. Więc jeżeli chodzi o współlokatorów, nigdy nie miałem problemów i raczej też nie spotkałem się z jakimiś przejawami dyskryminacji innych osób ze względu na to, że tak jak mówiłaś na przykład są otyłe albo są niepełnosprawne, no to w sanatorium nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce. Warto wspomnieć, że my teraz oczywiście opowiadamy o sanatorium w superlatywach, no bo my byliśmy zdrowymi nastolatkami, pełni sił, wigoru, pomysłu na siebie, bo takie mamy charaktery, nie? I, I nasze zdrowie na to pozwalało. Ale pamiętajcie, że do sanatorium jeżdżą naprawdę różni ludzie. I nie wiem, no były osoby z niepełnosprawnościami, były osoby chore psychicznie. Były osoby w jakiś tam sposób opóźnione, w różnym spektrum. Była jakaś totalna patusiarnia, były bananowe dzieci. No to jest naprawdę ogromny przekrój bardzo różnych dzieciaków, młodzieży z całej Polski. Więc trzeba mieć to na uwadze, że to jest troszeczkę inaczej niż jak się jedzie na kolonię, która kosztuje, nie wiem, dwa kafle, więc wiadomo, że pojadą tam dzieci ze średniej klasy społecznej, których rodziców stać na to, aby po prostu wysłać dzieci na taką kolonię nad morze, prawda? A inaczej jest w przypadku sanatorium, gdzie to jest refundowane przez NFZ i nie ponosi się absolutnie żadnych kosztów, no poza tym, że trzeba tam to dziecko dostarczyć, a potem je stamtąd odebrać. A jak ty wspominasz swoje współlokatorki? Bo chyba dziewczyną ciężej się trochę dogadać niż facetom. Jak byłam pierwszy raz w sanatorium, czyli na moim pierwszym roku, trafiłam bardzo fajną ekipę. Miałam czteroosobowy pokój z nowiutkimi meblami, bo pamiętam, że właśnie w ziemowicie remontowali ten ośrodek piętrami. Od dołu na samą górę. I ja wtedy trafiłam na takie piętro, które było wyremontowane. Ja ci powiem, jak odróżnić te wyremontowane od niewyremontowanych. I ty powiedz, na jakim wtedy byłeś. Chociaż ja pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz. Wyremontowane pokoje miały niebieskie meble, a niewyremontowane miały biało-czerwone. To nie pamiętam. Ty miałeś niebieskie, więc ty byłeś na tym spoko piętrze. W ogólnie chłopcy byli na tym piętrze co dyżurka, żeby pielęgniarki miały ich na oku, a dziewczynki, bo są oczywiście spokojniejsze, łagodniejsze, pełne empatii i sympatii, były piętro wyżej i ja akurat raz się załapałam na te niebieskie meble, więc było wszystko super, picoś, glancoś wyremontowane no i wiadomo, że jak się wchodzi do takiego pokoju i jeszcze nikogo nie ma, no to można sobie zająć lepsze łóżko, lepszą półkę w szafie i tak dalej, nie? I ja chyba nigdy nie byłam pierwsza w tym pokoju, zawsze jakoś tak z rodzicami przyjeżdżaliśmy, że ktoś już tam był no i wiadomo, tam się każdy z każdym wita hejo, hejo, co tam, jak tam jak się nazywasz i tak dalej i za pierwszym razem trafiłam na fenomenalne współlokatorki, miałam superowe Koleżanki. Naprawdę to były takie partners in crime. Bardzo się lubiłyśmy i, i się trzymałyśmy razem nie tylko dlatego, że byłyśmy współlokatorkami, ale dlatego, że chciałyśmy. I właśnie wtedy poznałam taką Martę, z którą później jeszcze przez wiele lat utrzymywałam kontakt, ale uwaga, mimo że był już wtedy Facebook, to my utrzymywałyśmy kontakt listowny wysyłałyśmy sobie listy, pocztówki, wywoływałyśmy nasze zdjęcia z wakacji i wysyłałyśmy sobie nawzajem, bo my obie stwierdziłyśmy, byłyśmy trochę takimi, wiecie, romantyczkami niespełnionymi, że zawsze chciałyśmy mieć taką penpal friends, nie? Czyli taką przyjaciółkę, do której się pisze listy raz na jakiś czas. I to było naprawdę super. Niestety, w pewnym momencie się to skończyło. I ja nie wiem dlaczego, ja nie wiem, kto wysłał ostatni list i kto nie odpisał, ale wiem, że chyba się nawet widziałyśmy potem gdzieś tam jakoś się udało, chociaż to nie było znowuż takie proste. No bo ona była z Pabianic, to jest pod Łodzią, ja z Robczyc, więc to nie było jakoś mocno blisko. Na moim drugim roku sanatorium, czyli wtedy kiedy był też Marcin, byłam też z całkiem fajną ekipą. Tam była Ania, była Justyna i ktoś jeszcze? Ola. Ola. Więc znowu miałam czwórkę i to była też bardzo fajna, zgrana ekipa. Byłyśmy chyba wszystkie z jednego roku i Ola była rok młodsza, więc spoko. I ja potem z Justyną też bardzo długo. Utrzymywałam kontakt w sumie z Anią również. Ona nawet zrobiła mi moje pierwsze intro na kanał na YouTube, bo ona wtedy była blogerką i ja miałam takie wow, laska pisze bloga, ale super. Nie, Nie wiedziałam, że mnie czeka to samo parę lat później. I pamiętam, że właśnie z Justyną też potem długo się kumplowałyśmy, pisałyśmy do siebie i nawet się kiedyś widziałyśmy, bo gdzieś tam z rodzicami na wakacjach byliśmy niedaleko jej miejsca zamieszkania, więc ją odwiedziłam. No, ale po jakimś czasie wiadomo, kontakt po prostu się zatarł. Natomiast na moim trzecim roku e, trafiłam do pokoju z młodszymi dziewczynami, które mi w ogóle się nie spodobały. I ja już po, po jednym dniu, po pierwszym dniu wiedziałam, że to nie jest to, że mamy zupełnie inne charaktery, one były ode mnie młodsze i były irytujące i wiedziałam, że nic z tego nie będzie, ale zgadałam się z innymi laskami, które były we dwie w trzyosobowym pokoju. To była właśnie Kasia i Magda. I ja mówię, słuchajcie, dziewczyny. Ja noszę Foskę, wynosicie Foskę, czyli należymy wszystkie do oazy. No to wiadomo, że będziemy super kumpelami. Ej, mogę się do Was wprowadzić? I one powiedziały: jasne, nie ma sprawy. I dosłownie w jedno popołudnie, konsultując to tylko z jakąś pielęgniarką w dyżurce, przyniosłam wszystkie swoje rzeczy z pokoju do pokoju. Więc jak te moje eks lokatorki wróciły na przykład po szkole czy po zabiegach do pokoju, to moich rzeczy już nie było. Więc tam się wywiązała drama, i one były smutne i płakały. I w ogóle. A to nie jest tak, że one były jakieś beznadziejne. No, po po prostu się nie zgrałyśmy charakterami i tyle. Natomiast z Magdą i Kasią nie dość, że fenomenalnie mi się mieszkało, to jeszcze potem przez jakiś czas nawet się przyjaźniłyśmy. Jeździłyśmy razem na oazy wakacyjne, miałyśmy do siebie stały kontakt, ja jeździłam do nich na urodziny, one do mnie, i się odwiedzałyśmy na weekendy i na wakacje. I to był naprawdę bardzo taki mocny kontakt bliski. Wydaje mi się, że nawet osoby, które obserwują mnie bardzo długo... To mogą kojarzyć y, kasie z vlogów, z vlogmasów, z insta stories, byłyśmy nawet kiedyś razem na wycieczce w Lwowie, Ja do niej przyjeżdżałam już, jak ona studiowała do Krakowa, a ja byłam jeszcze w klasie maturalnej. Naprawdę to była super relacja. Więc y, im było się starszym, też tym łatwiej się nawiązywało jakieś takie bliższe kontakty, bo wiadomo, że za dzieciaka no, to jest inaczej, niż jak już jest, tak jak ja wtedy byłam, w trzeciej gimnazjum. Przyjaźnie, przyjaźniami, wspólokatorzy, współlokatorami, A teraz porozmawiajmy o romansach. Marcin, czy masz coś do powiedzenia w tym temacie? Bo ja to bym mogła książkę o tym napisać. Eee, znaczy. <grym> eee, wydaje mi się, że dużo tam zachodziło o takich pseudo-dziecinnych, bym powiedział, romansów. No bo jednak, jeżeli są tam w większości osoby, które. Właściwie wszyscy są niepełnoletni, no to to są takie szkolne miłości, które wiadomo, że nie przetrwają długo, szczególnie, że spotykają się tam osoby z całej Polski, więc jeżeli przyjedzie ktoś z Gdańska i z Krakowa i się sobie spodobają, się polubią, no to uważają, że ej, słuchaj, będzie fajnie, będziemy sobie pisać, będziemy się spotykać, a później się okazuje, że jednak nie ma takiej możliwości, no bo co możesz zrobić dziecku, które ma 16 lat tak naprawdę, no co innego teraz, jak jesteśmy dorośli. Brzmisz tak, jakbyś nie wierzył w nastoletnią miłość. No bo tak jest, ale jestem już starszy, więc Czy jakby. Czy ty lekceważysz tutaj uczucia młodzieży? Nie lekceważę, ale z oso doświadczenia osoby już starszej niż nastolatek e, wiem, że w większości przypadków raczej to jest bardzo wyemocjonowane, jeżeli jest w ogóle takie słowo. <grytanie> <grytanie> I. Większość tych ludzi właśnie myśli, że to jest, ta, to jest dokładnie ta osoba, to jest ta znajomość i może tak być, gdyby nie fakt, że odległość jednak robi swoje, jeżeli nie mamy możliwości spotykać się i przyjechać wtedy, kiedy chcemy. Co innego teraz. Tak jak ja przyjechałem dzisiaj do ciebie. E, mogę tak naprawdę przedwczoraj. Przedwczoraj. Mogę tak naprawdę w każdej <laughs> chwili sobie pomyśleć, ej chcę sobie spotkać się z Karoliną, wsiąść w samochód i przyjechać. Jeżeli jesteśmy dziećmi, już takiej możliwości nie ma, więc te związki w większości niestety wydaje mi się, że upadają. Jezu, ale ty jesteś nudny. Ja nie pytałam o to, czy te związki przetrwają po sanatorium. Ja pytałam o plotki i romanse. Czy to by się ktoś podobał? Czy ty się komuś podobałeś? Czy były jakieś pary? Czy było jakieś całowanie się po kątach? No weź, no nie bądź taki, no nie bądź taki nudny. <śmiech> <śmiech> Zdarzały się związki. Nawet jeden pamiętam, taki, któremu każdy bardzo dobrze rokował, bo to były dwie osoby, które się świetnie ze sobą dogadywały e, i tam chodzili się, spotykali w łazienkach, pewnie żeby porozmawiać. Na pewno. To było w Żabce? Rabce? <gry> tak, tak to było w Rabce. Ale jak przyszedł dzień, kiedy już się rozjeżdżaliśmy wszyscy do domów, no to się okazało, że się rozstali wtedy, więc to nie przetrwało. Ale tam na miejscu, no to faktycznie się tworzyło sporo takich bliższych i dalszych relacji, ze względu na to, że no jednak się jest pod jednym dachem cały czas, więc jeżeli się umieści dużą grupę osób. Ze sobą bez przerwy, no to koniec końców jednak zaczniesz się zbliżać do kogoś, kto, z kim czujesz lepszy kontakt i lepiej się z nim dogadujesz. No i wiadomo, że w takim wieku hormony nam buzują i wiadomo, że ludzie nam się podobają. A w sanatorium akurat było tak, że moim zdaniem dosyć wyrównana była liczba chłopców i dziewcząt. Raczej nie pamiętam, żeby była przewaga jednej z płci, więc naprawdę było w czym przebierać. Ja na moim pierwszym roku w sanatorium e, kręciłam z jakimś tam chłopakiem w domu w Robczycach. Więc już pojechałam z taką myślą, że nie, no, nie powinnam. Ale podobał mi się taki Daniel. <grym> Niestety, ja nie podobałam się Danielowi, ponieważ Daniel wybrał taką gochę i oni się razem bujali. I teraz wam, ja naprawdę. Nie chcę być chamska, ale wam przedstawię, jak to wyglądało. Więc Daniel był z mojego roku, był nieziutki, drobniutki, nosił okularki, aparat na zęby, ale był bardzo słodziutki. Taki uroczy, taki o, jaki słodki chłopak. I on chodził z gochą, nie. I gocha była od niego starsza o rok, wyższa, większa, i była taką taką laską w stylu, y, co się gapisz, przypierdolić ci, nie. I oni właśnie połączyli się w parę. Nie wiem w jaki sposób. Ale przez to, że ja się o czymś tej gochy bałam, no to. Od Odpuściłam tego Daniela, ale jak teraz sobie czytam pamiętnik z tamtych czasów, to tam jest taka notka, że o, Daniel jest taki fajny, niestety on nie zwraca na mnie uwagi i on woli być z Gochą, no to muszę odpuścić temat. I wtedy właśnie na tym pierwszym roku o wiele bardziej e, zaangażowałam się w przyjaźń z moimi współlokatorkami, które naprawdę były super, niż w jakieś tam miłostki, aczkolwiek podobał mi się tam też taki Kamil. On, on był bardzo przystojny w takim względzie, że y, miał ciemną oprawę oczu, ciemne włosy, ciemne brwi. no Mi się wtedy to bardzo podobało. Teraz, jak tak sobie go oglądam na Facebooku, no to sorry, Kamil, nie jesteś już taki przystojny, ale wtedy byłeś i on mi się podobał i wiesz, z kim on się połączył w parę z kumpelą gochy. <laughs> A że on był w jednym pokoju z Danielem, to po prostu oni się cały czas odwiedzali i kuplowali się razem, i tam po prostu już nie było miejsca dla mnie. Na drugim roku. Marcin, czy ty wiesz, że ty mi się podobałeś wtedy mocno? Oczywiście, że wiesz. No wiem, no bo ty mi też. <laughs> Aha, no to ty mi jakoś tego nigdy nie powiedziałeś. No bo to były, to też um, musimy patrzeć na to przez pryzmat właśnie tego no wieku wydaje mi się. I ja wtedy w moim pamiętniku pisałam o jezu, ten Marcin jest taki fajny, ale on chyba nic nie chce, więc ja po prostu sobie na niego popatrzę i, i będę go podziwiać. Naprawdę, to jest autentycznie cytat złego pamiętnika, że no fajny, fajny, ale no trudno, no muszę się zaspokoić tutaj przyjaźnią. Nie będzie tu żadnego wielkiego romansu. Przypominam, byliśmy wtedy w drugiej gimnazjum. Zgadza się. No więc wtedy mocno ubolewałam, że Marcin mnie po prostu sfrenzelował. No, tak było. Co masz na <laughs> swoje moment. usprawiedliwienie? E, no, przede wszystkim wydaje mi się, że ta odległość i ta świadomość, że jednak no, nie będziemy mogli się jakoś spotykać za często, e, i to przede wszystkim rzutowało. Aczkolwiek e, ta na, te nasze podobieństwo charakterów i to, że mimo wszystko jednak się jakoś dogadujemy dobrze sprawiło, że tak długo trzymamy kontakt cały czas, mimo że z przerwami, bo mamy czasem takie okresy, że po kilka miesięcy się do siebie nie odzywamy, nie albo dlatego, że się obrażamy, tylko. Takie tam dwa lata przerwy, nie? Albo takie dwa lata, tak. No, w... Patrząc na całość, przy 11 latach, dwa lata to nie jest jakoś dużo. No, nie jest dużo. Ale za każdym razem, jak nie rozmawiamy jakiś długi okres czasu, i nie dlatego, że się pokłócimy, albo że się na siebie obrażamy. Tylko po prostu każdy żyje swoim życiem? Dokładnie, i po prostu mogę po dwóch latach albo albo ty albo ja do ciebie do siebie napisać i będziemy rozmawiać, jakby się nigdy nic nie stało. Po prostu, hej, fajnie, że napisałeś, co tam u ciebie słychać. No i wtedy nadrabiamy sobie te dwa lata nieobecności, i wszystko już jest super. Ale te dwa lata to jest faktycznie taka anomalia. Zazwyczaj no, mamy taki kontakt sporadyczny co parę miesięcy, ostatnio dosyć częściej, no bo ja mieszkałam też w Warszawie, więc się widywaliśmy i tak dalej. Ale faktycznie ten kontakt jest. Co nie zmienia faktu, że tutaj idealnie widać, jak my się różnimy z Marcinem, bo dla mnie liczy się tu i teraz. Jeżeli ja poczuję motylki w brzuchu i chemię i ktoś mi się spodoba, to ja nie myślę, wiecie, tak długofalowo. Ja nie myślę, co będzie, jak wrócimy do domu, że mieszkamy daleko, że dystans. Nie, ja żyję tym, co jest tu i teraz, nie? Tymczasem Marcin musi se wszystko zracjonalizować. Nie, to nie ma sensu, bo jest odległość. Hamuwa, straszna, wiesz, złamałeś serce tamtej 14-letniej Karolinie. Wydaje mi się, że nie tylko Tobie, jeżeli chodzi o te moje przygody z sanatorium, no to było trochę takich dziewczyn, które widziałem, że coś chcą, ale mimo to ja to odpychałem je po prostu. Ale to było w dobrej wierze, po to, żeby ich nie zranić po powrocie do domu. no, eso, no. ale <laughs> dobry chłopak, naprawdę. Jak widzicie, tutaj było bardzo nieudane love story na moim drugim roku. Dzięki Marcin za zniszczenie po prostu moich nadziei wtedy. Proszę bardzo. Natomiast na trzecim roku, bo ja się tak rozkręcałam z roku na rok, na trzecim roku miałam w sanatorium chłopaka. Już od pierwszego dnia spodobał mi się taki Damian. I ja mu też wpadłam w oko. I my byliśmy tą wkurwiającą, irytującą parą w sanatorium, która trzyma się za ręce i wszędzie chodzi razem i tańczy przytulańce na dyskotece i się gdzieś tam całują po korytarzach i się gdzieś tam ukrywają po pokojach i wychodzą na nocne schadzki, żeby nikt ich nie przyłapał i tak dalej. Ale ja to wspominam wybitnie. Pamiętam, że Damian bardzo mi się podobał, bo on był z tych chłopaków, którzy nigdy nie zwróciliby na mnie uwagi. A on zwrócił, i miałam takie. O, wow, ale fajnie. Bo on był takim skajcikiem i miał grzyweczkę, i jeździł na deskorolce Czyli to jest zupełnie inny typ chłopaków, niż tacy, którymi ja się podobałam, albo tacy, z którymi ja się umawiałam. No, w rabaczystach takich nie było, a jak byli, to byli gejami, sorry. <grym> ja mam takie wtedy, wow, ale super. No i moje współlokatorki patrzyły z pobłażliwością na tą naszą relację, w takim sensie, że za szybko to wszystko, że dlaczego, że jak to, ale ja. Nie patrzyłam, nie słuchałam, żyłam chwilą, i tam różne cimci-rimci się między nami działo, ale też bez przesady, szanujmy się. W każdym razie, jak się rozstawaliśmy. To strasznie to przeżywaliśmy. Oboje płakaliśmy. No i tam się przytulaliśmy i się całowaliśmy. I my cały tacy mokrzy od łez. Nie? tymczasem mój ojciec stojący dwa metry dalej, czekający, aż wreszcie właduje się do auta i pojedziemy do domu. A my ryczymy i sobie tam przysięgamy, że to jest po prostu miłość, i że będziemy się widywać, i że zrobimy wszystko, żeby to przetrwało. No i zgadnijcie, czy to przetrwało. Chyba nie. Ani razy się z Damianem nie widzieliśmy po tym sanatorium. Eee, także trochę smuteczek i właściwie to miesiąc później już miałam chłopaka w Robczycach z powrotem, więc byłam bardzo kochliwa, słuchajcie, jak byłam nastolatką. Jak powiedziałaś o swoich rodzicach, ja bym chciał powiedzieć jedną historię, bo ja to pamiętam, jakby to było wczoraj, jak poznałem twoich rodziców. Na przepustce. Oni przyjechali do ciebie, albo chyba żeby cię zabrać właśnie gdzieś tam na spacer czy coś, ale przyjechali do ciebie. I pamiętam, że ty rozmawiałaś ze swoją mamą i ja podszedłem, bo myślałem, że to jest twoja siostra, bo twoja mama bardzo młodo wygląda. I zagadałem i ty powiedziałaś, że to twoja mama. Ja powiedziałem, "Hej, fajnie, hej Marcin. I twój tata siedział gdzieś tam obok i pamiętam, że on wstał. Taki duży, bo on był dużo większy ode mnie i powiedział, tak", i powiedział, a ja jestem ojcem. I ja wtedy tak się zestresowałem, boże, pamiętam, że to był najgorszy moment w moim życiu, w sensie najbardziej stresujący, naprawdę. Czułem, że Ziemia nie ucieka pod nogami i mnie to przeraziło, że nie wiedziałem, co mam powiedzieć nawet traumatyczne przeżycie aż do dzisiaj. Aczkolwiek później już następne spotkanie, kiedy przyjechali znowu do ciebie, już byłem po rozmowach z tobą i próbowałem do tego troszeczkę inaczej podejść i wtedy już nawet z nim porozmawiałem i się okazało, że to jest naprawdę w porządku gościem. Ale wtedy to, był, to było straszne. No i warto wspomnieć, że parę lat później przyjechałeś też do mnie dorobczy, do domu rodzinnego i tam już poznałeś moich rodziców i rodzeństwo. Już wtedy tego rodzeństwa było znacznie więcej, nie? bo jak my się poznaliśmy, to ja miałam tylko maksa, a potem jeszcze. Puf, i dwójka więcej, nie? Takich maluchów pełzających między nogami, także śmieszna sprawa, ale właśnie wspomnijmy o tych przepustkach. Czy do ciebie rodzice przyjeżdżali? Do mnie nie przyjeżdżali, bo do mnie było daleko. Z Warszawy jednak przyjechać na dzień dwa było dosyć dużym problemem, więc my się umówiliśmy, że oni przyjadą kilka dni przed naszym zakończeniem turnusu. No i wtedy sobie tam spędzimy jeszcze czas w górach, no bo w sumie to praktycznie góry w porównaniu do Warszawy i na tej zasadzie to wyglądało inaczej niż chyba u ciebie, bo ty miałeś trochę bliżej do domu rodzinnego. W sanatorium, tak samo jak w więzieniu, można było uzyskać przepustkę, czyli mogli przyjechać do Was na przykład rodzice w niedzielne popołudnie, wtedy kiedy nie macie zabiegów ani szkoły i mogli załatwić Wam taką przepustkę i wtedy mogli Was wziąć na pizzę, na zakupy, na spacer i tak Pamiętam, że mnie też na przykład tata kiedyś wziął na narty, przyjechał do mnie z samego rana, udzielono mi przepustki i zabrał mnie na narty i wieczorem wróciłam sobie normalnie do sanatorium. A na przykład na moim trzecim roku uzyskałam taką przepustkę, Przedpustkę już trzydniową, więc wtedy musiałam odrabiać swoje zabiegi i szkołę w celu pojechania do domu i poznania mojej siostry, bo słuchajcie, Konstancja się wtedy urodziła. Tak więc zdarzało się, że byliśmy wyrwani z tej naszej sanatoryjnej rzeczywistości w ramach przepustki, można było się o nią starać. Można było ją uzyskać także bez problemu, jeżeli jakieś dzieciaki naprawdę źle znosiły samotność i tą taką dużą odległość od swoich rodziców, duży dystans, no to po prostu rodzice przyjeżdżali na weekend i zero problemu, mogli sobie na przykład wykupić nocleg nawet w tym samym sanatorium, jeżeli chcieli. No i w ogóle warto wspomnieć, bo ja tym w ogóle nie powiedziałam ani słowem, że właśnie na moim drugim roku w sanatorium, wtedy kiedy poznaliśmy się z Marcinem, ja w sanatorium byłam z moim bratem. Pamiętasz? Maksiu też tam był. Pamiętam, pamiętam. I Maksymilian zupełnie inaczej wspomina sanatorium. Dla niego to była jakaś masakra, jemu się tam nie podobało, on płakał, on był sfrustrowany, otęsknił za rodzicami. No ale Max ile miał wtedy lat? Siedem. Więc faktycznie miał prawo. On miał wtedy siedem lat, był naprawdę takim maluszkiem, słodziaczkiem. On miał swoją szkołę, swoich opiekunów. Wydaje mi się, że nawet na posiłkach się nie widywaliśmy, swoje zabiegi, ale wiadomo, że zawsze gdzieś tam przypadkiem na korytarzu się spotkaliśmy. Ja zawsze byłam dla niego pod telefonem. Pielęgniarki wiedziały, że jestem jego starszą siostrą i zdarzało się, że na przykład nie wiem, wieczorem, jak on nie mógł zasnąć, to one po mnie przychodziły. Ja tam do niego szłam, czytałam mu książkę, czy pomagałam mu z kąpielą, jeżeli miał ochotę, czy coś takiego. Więc Max to zupełnie inaczej wspomina niż ja. Wydaje mi się, że po pierwsze, jest mamin synkiem. <noise> Mam nadzieję, że Max tego słucha. A po drugie, no był po prostu za mały. 7 lat na miesiąc bez rodziców, no mimo że z siostrą, no to, to może być trochę traumatyczne i dlatego Max do tej pory źle wspomina sanatorium, nie chce jechać i tak dalej. A swoją drogą to on za pół roku kończy 18 lat. Więc po nim widać, jak my się, Marcin starzejemy. Strasznie, ja nie byłem nawet świadomy, dopóki mi nie powiedziałaś, że on już będzie miał 18 lat. Będzie już pełnoletni, będzie dorosły po prostu. Mm -hmm. I ja też mam wasze wspólne zdjęcie właśnie z 2012 roku. No i już zupełnie inaczej wyglądacie, zwłaszcza on, bo on wtedy był po prostu malutkim dzieciaczkiem, a teraz jest już nie tyle nastolatkiem, co prawie dorosłym facetem. This is crazy, moi drodzy! Będziemy już powoli kończyć, ale zanim to nastąpi, to podzielimy się z wami jeszcze najlepszymi wspomnieniami bądź największymi przypałami z sanatorium. No bo wiecie, miesiąc to jest naprawdę dużo czasu, wystarczająco, żeby coś odwalić. No i u mnie na trzecim roku takie przypały zdarzały się niemalże codziennie. Ze względu na to, że ja właśnie miałam tego mojego sanatoryjnego chłopaka i on miał całkiem fajnych współlokatorów, a ja miałam całkiem fajne współlokatorki, no więc się bujaliśmy razem. I pewnego razu, stwierdziłem, że fenomenalnym pomysłem będzie połączyć nasze wszystkie łóżka w jedno i zrobić ogromne nocowanie w pokoju dziewcząt. Czyli jak mieliśmy takie dosyć podłużne pokoje, i tam przy jednej ścianie wzdłuż były dwa łóżka, przy drugiej yy, Kolejne, no i tam były jakieś biurka, szafy i tak dalej. To my zrobiłyśmy z dziewczynami totalne przemeblowanie. W pokoju ułożyłyśmy trzy łóżka, że się nie do końca mieściły. To jedno było, tak wiecie, na skosie. Postanowiłyśmy zaprosić chłopaków i spać tam w szóstkę na tych trzech łóżkach. Pod trzema kołdrami. No i najpierw to była akcja taka, żeby zrobić to przemeblowanie, ażeby pielęgniarki w dyżurce na dole nie słyszały, że my tam szuramy tymi meblami. Potem była kwestia tego, że codziennie szła jakaś pani sprzątająca myć podłogę, no i jak weszła i zobaczyła, to musiałyśmy ją tak udobruchać, żeby nie wszczęła awantury. Kolejny etap był taki, że jak już nastała noc i była cisza nocna, i pielęgniarki już sprawdziły wszystkie pokoje, że wszyscy są tam, gdzie mają być, to żeby chłopaki się do nas zakradli a to było wiecie inne piętro to nie było takie proste żeby nikt nie zobaczył i nie usłyszał zwłaszcza że często pielęgniarki po prostu sobie po tych korytarzach spacerowały dopóki my wszyscy nie zasnęliśmy głębokim snem i jak chłopaki się wreszcie znaleźli u nas w pokoju, w naszych łóżkach i tam coś siedzieliśmy pod kuderką i tam opowiadaliśmy jakieś historie, żarciki, śmieszki, heheszki, w ogóle, no to nie było takie proste, żeby utrzymać ciszę, aby się nikt nie zorientował i żeby też nikt nas nie podkablował. No i oczywiście, że wleciała do nas po jakimś czasie pielęgniarka, zaświeciła wszystkie światła, zaczęła się drzeć, zawołała inne pielęgniarki. Co my tu wyprawiamy? Czy to jest jakaś orgia? Co my sobie wyobrażamy? Przecież jak my dzieci tu zrobimy, to one stracą pracę. I że w ogóle to chłopaki mają w tym momencie wyjść, a my mamy te łóżka postawić na swoje miejsca. No totalnie mieliśmy przerąbane i my po prostu mówimy, że no dobra, to te łóżka to już przełożymy jutro. Sorry, przepraszamy, haha. My tylko sobie opowiadaliśmy żarty. Nie? nie opowiadaliśmy za tego żartów jak coś. W każdym razie, e, no to był taki przypał mocny, że potem wszyscy o tym się dowiedzieli. I nauczyciele, i wychowawcy, i pielęgniarki w zabiegowym. No, że te laski z 203, nie, my byliśmy chyba 303, a oni z 203, to był jakby pokój nad pokojem na różnych piętrach, że oni se urządzili wielkie nocowanie, nie? Kto by pomyślał? No i innym razem z kolei znowu z tymi samymi współlokatorkami miałyśmy inny fenomenalny pomysł, żeby w środku nocy, już po ciszy nocnej, pójść właśnie do maszyny. To były takie wending Maszyny, te automaty, gdzie wiecie, no można sobie kupić jakieś napoje, batoniki i tak dalej, no bo nas naszło, że jak po prostu nie zjemy yy, jakiegoś batonika teraz, czegoś czekoladowego, to my po prostu umrzemy. No i nasza kumpela pobiegła po prostu do jakiegoś takiego automatu. my Miałyśmy ją kryć i no niestety akurat w tym momencie przyszła piguła na zwiady. No i zauważyła, że nie ma tej drugiej koleżanki i ona z tego zrobiła ogromny raban, że ta Magda tam pobiegła, że jej nie ma, że po ciszy nocnej. A co jak się coś stanie? W ogóle kto to pomyślał czekolady wpierdalać w środku nocy? I najgorsze było to, że ona tak patrzy na nas taka mega wkurwiona. I widzi, że obok pustego łóżka tej naszej koleżanki leżą kapcie. I ona bez kapci pobiegła. O nie, jeszcze mi się tu przeziębi! I zrobiła naprawdę ogromną dramę. O, o to, że pobiegła do tej maszyny, bez tej kapci. I jak wróciła, to skonfiskowała nam te słodycze i kazała nam iść spać. No i właśnie takich przypałów było całkiem sporo, i oczywiście w moim pamiętniku były takie notki w stylu Ach, te piguły nie, nie dają nam żyć. Gdzie ja sobie teraz jak pomyślę, że miałabym być opiekunką i brać odpowiedzialność za całe piętro po prostu rozszalałych nastolatków, to po prostu mnie krew zalewa, nie? że oni sobie robią jakieś wycieczki do swoich pokojów zamiast spać. No Ale wtedy no, człowiek był młody, głupi i chciał sobie poużywać no i, no i tak było. Marcin, twoja kolej. Ja szczerze mówiąc najbardziej pamiętam taką tradycję, która była w każdym, na każdym jednym turnusie, nie wiem skąd ona się wzięła, Nazywała się Zielona Noc. Czyli w ostatnią noc przed wyjazdem, ktoś chodził z pastą do zębów i każdego tą pastą do zębów smarował po twarzy. I pamiętam, że jako iż to było na ostatnim turnusie moim, czy jak już byłem przed osiemnastką, jako że mój pokój był tym najstarszym. No to my to zainicjowaliśmy, wychodzili, wyszliśmy w nocy. Jak już też i pielęgniarki chyba spały, bo to była jakaś pierwsza czy druga, ustawiliśmy sobie budziki. Wymazaliśmy w każdym pokoju każdego tą pastą do zębów i wracając, ja powiedziałem do kolegi, z którym byłem, to chyba był wtedy Patryk, że: Ej, słuchaj, ale teraz są wszyscy wymazani, a my nie jesteśmy. Będzie wiadomo, że to my. On, no tak, no tak. I wymazaliśmy też siebie tą pastą i zostawiliśmy to na noc. Wstaliśmy rano, ta pasta już była zaschnięta i e, mieliśmy ją na twarzy, na rękach, e, na klamkach. I była wielka awantura o to, pielęgniarki też wiedziały, że ta zielona noc będzie, bo chyba to się powtarzało często. Tak, no. I był krzyk, kto to zrobił? I my wystrzeliśmy i jak głupi, że ktoś nas pomazał, ktoś nas pomazał. I nikt się nie zorientował, że to my zrobiliśmy, więc uważam to za sukces. Trochę musieliśmy też pocierpieć, bo siebie też wymazaliśmy i z perspektywy czasu to było trochę głupie, że siebie wymazaliśmy, bo jak teraz tak myślę, jeżeli ktoś będzie w sanatorium. Można zostawić kogoś, kogo nie lubimy i jego nie wymazać, a siebie tak i będzie na niego. To jest bardzo sprytne. Dziękujemy Ci, Marcin, za te bezcenne rady a propos Zielonej Nocy. Kojarzę, że u nas też były takie akcje, ale ja nigdy nie brałam w nich udziału. Natomiast przypomniała mi się inna akcja, sorry, że tak chodzę w słowo, ale tak się składa, że w styczniu Marcin ma urodziny. I oczywiście w sanatorium, jak ja tylko wyłapałam, że mój krasz ma urodziny, no to wiedziałam, że coś trzeba z tym zrobić. A że mm, dosłownie tam chyba dzień wcześniej byłam na przepustce na mieście, no to kupiłam Ci takie babeczki z toffi. W ogóle kojarzysz to? Chyba tak, chyba tak, bo to się chyba źle skończyło. Nie, czemu? A nie, dobra. To się źle skończyło? Bo pamiętam, ale to może nie to, że mi po prostu one nie smakowały. O nie! Moim zdaniem one były dobre. Pamiętam, że z samego rana z moją kumpelą, z Justyną właśnie poszłyśmy do łazienki męskiej, tam się ukryłyśmy, ułożyłyśmy te babeczki na talerzu. Musiało w ogóle przemycić talerz ze stołówki, co nie było takie proste. No i tam y, niestety nie udało się zorganizować żadnej świeczki, ale tam poszłyśmy do pokoju waszego i cię obudziłyśmy ze lat i z tymi babeczkami w ogóle i mam do tej pory jakieś zajebiście kompromitujące twoje zdjęcia. Jak jesteś taki zaspany w piżamie i są te babeczki. Ale na tamten czas ja uważałam, że po prostu najlepszy ze wszystkich moich pomysłów, ale faktycznie jak ktoś miał urodziny w sanatorium, to w jakiś tam sposób się to świętowało, choćby, choćby się śpiewało 100 lat na świetlicy. Tak, to było super. Już pamiętam. Nie było tak, że mi nie smakowały, ale pamiętam to jak mnie obudziłyście. To było oczywiście bardzo miłe, ale jak tak patrzyłem na te zdjęcia, bo je chyba oglądaliśmy wczoraj, to, to widać było, że nie wiedziałem jeszcze za bardzo co się dzieje. Nie docenił tego gestu, słuchajcie. Do... Ja mu po prostu przez żołądek do serca, z sercem na dłoni, a on nie no, ni w te, ni w <grym> Aczkolwiek, e, ostatnia rzecz, jaką pamiętam jeszcze, na dzień przed wyjazdem, e, na klatce schodowej, na samej górze e, tego całego ośrodka, było takie chyba nieużywane piętro, bo tam nic nie było. Wydaje mi się, że tam było wejście na jakiś strych albo poddasze, ale no. No, niewyremontowany kawałek klatki schodowej, tak. Tak, i nikogo tam nie było. I. Ty chyba o tym powiedziałaś, że tam jest taka ściana, bo Ty byłaś wcześniej w Rymanowie, na której ludzie się podpisują, ci, którzy w tym Rymanowie byli. Taka ściana... Ściana płaczu. <noise> Dokładnie, tak bym to nazwał. Nie no, ściana pełna podpisów i różnych graffiti, że niby wiecie, no legenda jest taka, żeby się podpisać i wtedy wrócimy do tego miejsca. I wszyscy wiedzieli o tym miejscu od starszych roczników. I właśnie tam cała ściana i sufit i wszystko było pełne podpisów ludzi sprzed wielu lat, bo tam wiadomo, że różne roczniki wpisywały też daty i to był naprawdę kawał historii. No więc oczywiście jak ja już na moim pierwszym roku dowiedziałam się od starszych roczników, że taka ściana istnieje, to na moim drugim roku wzięłam młodzieniaszków różnych nowicjuszy, takich jak Marcin na tą ścianę, żebyś tam podpisać. No i pamiętam, że się podpisaliśmy właśnie pani i pan prezydent chyba. Tak? Tak, z datą. Niestety... Jak poszłam tam na trzecim roku. O nie wszystko było zamalowane, wyremontowane i nie było tam już żadnych podpisów. O nie, a ja jeszcze do dzisiaj zastanawiałem się, czy to tam jest. No, niestety nie, niestety nie, ale to była taka nieużywana część budynku, tam na samej górze tej klatki schodowej, gdzie właśnie można było też chodzić na schadzki ze swoją sympatią, bo tam było ciemno, oczywiście też zimno, ale przede wszystkim to było chyba jedyne miejsce, gdzie można było mieć trochę prywatności, bo tam piguły nie chodziły i nie sprawdzały, chociaż no, niełatwo też było po prostu zniknąć komukolwiek z oczu, no bo tak jak wam mówiliśmy, plan dnia był bardzo restrykcyjny, no, budzimy się. Jest poranna toaleta. Pielęgniarka chodziła po pokojach, sprawdzała, czy wszyscy już wstali. Łazienki w ogóle były takie wielkie, zbiorowe, że tam było, nie wiem, 20 y, umywalek obok siebie. W kolejnym pomieszczeniu było mnóstwo kabin prysznicowych, jedno obok drugiego. Jeszcze w kolejnym mnóstwo kibelków, jedno obok drugiego. No, wiadomo. Każdy kibelek był oddzielnie, w sensie w swojej kabinie, nie że po prostu <grymne> z sedestą obok siebie, no ale wiecie o co chodzi. W każdym razie wszyscy się szli, szli myć. potem wszyscy szli na śniadanie, potem mieli te zabiegi, szkołę i posiłek, zabiegi, szkoła, posiłek, potem spacer, potem świetlica, integracja sen. I między czasie, tak zwanym, nie było wbrew pozorom za dużo czasu na to, aby sobie właśnie urządzić jakąś schadzkę albo pobyć z kimś na, sam na sam, bo po prostu rzadko kiedy nie byliśmy pod niczyją opieką. I pamiętasz właśnie, że można było sobie też czasem wziąć L4, jak ktoś zachorował? Pamiętam, pamiętam, bo nawet zrobiłem głupotę, jak jeden z naszych kolegów, nie to nie z tobą, to w rapce jak byłem jeden z moich kolegów zachorował i ja nie chciałem wtedy chodzić do szkoły. No nie chciało mi się po prostu. I powiedziałem, żeby na mnie nakasłał. I on na mnie nakasłał, i ja przez ponad dwa tygodnie byłem z gorączką, naprawdę tak mnie rozłożyło, że drugi raz bym tego nie zrobił. Ale do szkoły wtedy nie chodziłem. No ale to był strzał w kolano, bo na zabiegi też wtedy nie chodziłeś, przecież tak, ale to kwestia tego doświadczenia, żeby się hmm. o tym dowiedzieć później. Okej, okay. czyli jednak stary, ale głupi już byłeś. Dokładnie. No, to ja pamiętam, że właśnie, jeżeli ktoś się źle czuł, no to po prostu szedł do gabinetu lekarza, bądź lekarz przychodził do niego i mógł wypisać właśnie takie zwolnienie od szkoły i od zabiegów. Ale wtedy naprawdę trzeba było leżeć w łóżku i cały czas przychodziła pielęgniarka i sprawdzała jak się czujemy. Ale to było super, bo się było tak naprawdę pod, pod kontrolą lekarza i pielęgniarek non-stop i szybko się stawało na nogi. Jednakże, jeżeli ktoś zachorował tak dosyć mocno, to trafią do izolatki. Pamiętasz to? Tak. To była jakaś masakra, bo jeżeli ktoś miał jakieś mocne zapalenie, infekcję albo coś takiego, co było zaraźliwe czy tam zakaźne, nie wiem, jak się mówi profesjonalnie, to trafiał do izolatki. To były malutkie pomieszczenia naprzeciwko dyżurki, gdzie było oczywiście miejsce tylko dla jednej osoby. Ale w izolatkach nie dość, że mieli swoją własną łazienkę, żeby wiadomo nigdzie nie wychodzić, nikogo nie zarażać, to jeszcze mieli swój własny telewizor, gdzie my nie mieliśmy przecież telewizji w pokojach. No i te odwiedziny w izolatce też no, nie były mile widziane, ani nic z tych rzeczy. Więc czasami się zdarzało, że jak ktoś trafią do izolatki, to nie widzieliśmy człowieka tydzień lub dwa. No więc to w ogóle nie było sensu. Jedziesz sobie do sanatorium, po czym dwa tygodnie jesteś w izolatce i jak już z niej wychodzisz, no to już się wszyscy znają i są wszyscy już połączeni w grupki przy Przyjaźnie parę, no i ty straciłeś najlepsze. To prawda. Ale zdarzało się tak. Tak. A to nigdy nie przewidzisz, kiedy zachorujesz tak na dobrą sprawę. No wiadomo, ale dobrze jest w sumie zachorować w sanatorium, bo masz super opiekę. To, to jest akurat fajne. No ale dobra, moi drodzy, no zbliżamy się już ku końcowi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten podcast. Dla mnie to było super, tak sobie w ogóle powspominać, bo zupełnie inaczej jest móc o tym porozmawiać z kimś, kto też to przeżył niż opowiadać o tym komuś obcemu, bo ludzie po prostu nie kumają tego klimatu, nie widzą przed oczami tych budynków, tych zabiegów, tej borowiny, nie czują jej zapachu, więc fajnie, że tu jesteś i że możemy o tym wspominać. Tak, ja też uważam, że to w ogóle są wspomnienia na całe życie, tak naprawdę, bo my po 12-11 latach dalej to wspominamy i uważam, że jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, że będzie u lekarza, to warto poruszyć ten temat i jeżeli tylko lekarz zgodzi się na to, żeby taka osoba pojechała do sanatorium, to nie zastanawiać się, tylko korzystać, bo naprawdę jest to wspomnienie, które zostanie no, na zawsze tak na dobrą sprawę. Tak, tak, przyznam szczerze, że ja żadnej oazy wakacyjnej, czy żadnego obozu, czy kolonii, za które moi rodzice płacili duże pieniądze, nie wspominam tak dobrze jak właśnie sanatorium, czyli obozu zimowego refundowanego przez NFZ. No było fenomenalnie, cieszę się, że cały czas mamy kontakt, trochę mniej się cieszę, że nie mam kontaktu z innymi osobami, no ale nie wiem, no, no, no trochę szkoda, trochę nie szkoda, w każdym razie. Było fajnie, cieszę się, że mogłam to przeżyć, i jeszcze bardziej się cieszę, że mogłam Wam teraz o tym wszystkim opowiedzieć. Ja teraz czekam do emerytury, żeby jechać następnym razem, do Ciechocinka. O, totalnie, totalnie. Ale wiesz, co mi ktoś ostatnio napisał na Instagramie w Diemce, że ponoć emeryci to tam odwalają jeszcze gorsze rzeczy niż młodzież. Ja wiem. Ja widziałem, jak, bo mam wśród znajomych, bardziej moich rodziców znajomych, osoby, które jeżdżą do sanatorium właśnie już są w takim większym wieku i oni to rozpatrują na zasadzie, gdzie się będą lepiej bawić, gdzie będą mieli więcej atrakcji. Mm -hmm, gdzie I... będą dancingi. Tak, dokładnie i tam oni też nie są tak uwięzieni jak osoby niepełnoletnie, że muszą być wychowawcy, muszą siedzieć cały czas pod opieką, tylko skończą się zabiegi i hulaj dusza, tak na dobrą sprawę, idziesz w miasto, robisz co chcesz, wracasz, masz lekarza, masz pielęgniarkę, masz masaże, masz co jeść, masz gdzie spać, Możesz cudowne życie. Możesz pić alkohol, dokładnie. poznajesz sobie inne innych wdowców czy coś czy jakieś takie osoby po przejściach. No i ja słyszałam od różnych pielęgniarek właśnie, że oni tam grają w jakiegoś rozbieranego pokera, że tam się tworzą jakieś romanse, że w ogóle jakieś orgie się zdarzają w tych sanatoriach, że naprawdę trzeba tych emerytów pilnować, nie i no i że oni tam nie biorą jeńców i bawią się na maksa, więc ja nie mogę się doczekać aż szwajadę do sanatorium w takim moim emeryckim wieku. Na pewno będziemy korzystać. Ja naprawdę się już nie mogę doczekać mojej emerytury, wydaje mi się, że to będzie najlepszy okres swojego życia. I kto wie, Marcin, może wylądujemy znowu razem w sanatorium i będziemy parą prezydencką i historia zatoczy koło. Może tak być. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś dzisiaj gościem mojego podcastu. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie do końca i słyszymy się następnym razem.